To będzie film o wyrabianiu bica. Dwanaście lat temu poznaliśmy Majka i Sulliego, którzy imiona mają normalne, ale normalni na pewno nie są. Bo są potworami. Straszakami, które napędzają swój świat dzięki energii zdobywanej poprzez straszenie dzieci. Ale jak to tak, zapytacie? Można piastować tak odpowiedzialne funkcje bez wykształcenia? Oczywiście, że nie. Dlatego ten prequel opowie o czasach, które bohaterowie spędzili na uniwersytecie. Uczelni lepszej nawet od strachotechniki. Nie da się przebić Billiego Krystala i Johna Goodmana, ale jak przyzwyczaił nas już Disney, polski dubbing działa bez zarzutu. Fajny okazał się pomysł z wzorowaniem głosu jednej z postaci na hardkorowym koksie. Ważne dla rodziców może być, że choć jest to oczywiście film dla każdego, to dzieciaki można zabrać na niego bez obaw. Uniwersytet Potworny, choć zabawny i dynamiczny, jest naprawdę grzeczny. Warto zwrócić uwagę na fantastyczną kampanię promocyjną Uniwersytetu Potwornego. Witryna monstersuniversity.com przygotowana jest lepiej niż strona każdej polskiej uczelni. Można na niej poczytać o zajęciach, wyrabianiu legitymacji, tradycjach, uczelnianych sportach. Już wizyta na tej stronie jest niezłą zabawą. I choć film nie dorasta do zbudowanych przezeń oczekiwań i nie jest potwornie śmieszny, to i tak będziecie bawić się bardzo dobrze. Uniwersytet Potworny jest wyraźnie gorszy od Potworów i Spółki. Bez wątpienia nie jest to największe osiągnięcie Pixara, nie jest to też jednak najgorszy film studia. Film absolutnie trzyma poziom. Gdyby tak wyglądały polskie uniwersytety, nie mielibyśmy na co narzekać. Zmienia mi się na niebieski.